Rozdział 23. O różnych losach obojga królestw hebrajskich, dopóki oba narody nie zostały w różnym czasie uprowadzone do niewoli. Naród judzki powrócił później do królestwa swego, które w końcu przeszło pod władztwo Rzymian. Tak samo jak w izraelskim i w judzkim królestwie nie brakło proroków i za następców Roboamowych w miarę jak się Bogu podobało posyłać proroków, bądź gdy trzeba było coś przepowiedzieć, bądź też by gromić za grzechy, a nawoływać do cnoty, bo i w tym królestwie, choć znacznie rzadziej niż w izraelskim, trafiali się królowie, co ciężko obrażali Boga zaniedbaniem swych względem Niego obowiązków i zasługiwali na umiarkowaną chłostę Bożą wraz z narodem swoim, podobnie grzeszącym. Ale i to przyznać trzeba, że też nie byle jakie zasługi dobrych królów na pochwałę zasłużyły, podczas gdy izraelscy królowie byli tylko jedni gorsi od innych, ale wszyscy oni nic warci nie byli. Każdy więc z tych królestw stosownie do woli od dopuszczenia opatrzności Bożej już to w pomyślności zakwitało, już też karaniem Bożym ścigane było. I tak trapione były wojnami nie tylko z nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, ale też i wojnami domowymi pomiędzy sobą, aby obok innych pewnych przyczyn okazały się w tych wojnach miłosierdzie Boże albo gniew Boży. Aż wypełniła się czara gniewu Bożego, naród cały przez Chaldejczyków podbity, nie tylko we własnej ojczyźnie powalony i zrujnowany został, ale też w bardzo znacznej liczbie przesiedlony do krajów asyryjskich. Naprzód ta część, która się Izraelem nazywała w 10 pokoleniach, a później też i Juda po zburzeniu przez nieprzyjaciół Jerozolimy i przewspaniałej owej świątyni. Tam w Asyrii przez lat 70 smutne dni niewoli przepędzał naród ten, aż uzyskawszy wolność powrotu, odbudował zburzoną przedtem świątynię. A chociaż bardzo wielu Żydów zamieszkiwało kraje obce, nie było już później dwóch królestw i dwóch osobnych w nich królów, lecz jeden był ich panujący w Jerozolimie. I do tamtejszej świątyni wszyscy Żydzi zewsząd, gdziekolwiek przemieszkiwali i skąd tylko mogli, w pewnych chwilach przybywali. Ale i wtedy nie brakło im nieprzyjaciół, zdobywców spośród innych narodów, bo oto Chrystus Pan znalazł ich już hołdownikami Rzymian.